uważacie, co za najfajniejsze, najładniejsze, co sobie tam wybierzecie. Okej. Zróbmy tutaj. Dobra. Uderzmy. Co tu się stanęło? Rel Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEC 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie takim oto Octane'em. No i żeby było ciekawiej, to dzisiejszy odcinek będzie w formacie testowania auta. Wiem, że lubicie ten format, no i też często pojawiają się pytania, jakim autem grać na start, albo co sądzę o samym Octane'ie, więc dzisiaj stwierdziłem, że nagram coś takiego. Możecie też dać znać w komentarzu, czy testować inne samochody, które są też za darmo dostępne, czy skupiać się tylko na tych, które można zakupić. No a teraz już bez przedłużania, standardowo lecimy do meczu 1v1. One freestyle. No i dobra, jest przeciwnik. Generalnie o samym Octane'ie, co tu mogę powiedzieć? No na pewno każdy go zna. Jest to najpopularniejsze auto w grze, zarówno chyba przez wszystkich casualowych graczy, jak i przez profesjonalistów. Jest nawet bardziej popularne od Fenka, co niektórym się wydaje na odwrót, ale tak. Według statystyk to Octane jest najbardziej popularny. No i co? Jako pierwsze auto w grze jest ono odblokowane. Chyba z tej puli trzech samochodów na start. Nie trzeba nic za nie płacić, jest naprawdę bardzo dobre. Po pierwszym meczu zobaczymy sobie, jak leży hitbox Octane na Octane'ie. Bo cały hitbox jest nazwany właśnie na bazie tego samochodu. I też zrobiony chyba na bazie tego samochodu. Ale zobaczymy, czy na przykład trochę wystaje z przodu, z tyłu. Czy jest mimo wszystko zrobiony właśnie idealnie pod ten samochód, skoro się tak nazywa. Dobra, może pinch. Generalnie to chyba leci w bramę, ale słabo. Co do Octane'a, co ja o nim sądzę, to generalnie jest to bardzo fajny samochód. Akurat ja nim za bardzo nie gram z dwóch powodów. Pierwszy jest to, że jeszcze zanim był Fenek w grze, to praktycznie w każdym meczu były same Octane'y. No i nie chciałem grać tym samym co każdy, bo było to dla mnie nudne, więc wybierałem na tamten moment do minusa. No a teraz tak po prostu jakoś wolę grać Fenkiem na co dzień, czy tam ostatnio gram Fordem, Mustangiem, Mach-E. Okej, okay, to jakoś, nie wiem, nie naprawię tego już i chyba tracimy bramę od potężnego Ignatiusa. A nie, on chyba wybił. Nie wiem, czy nam daje sobie atakować, nie mam pojęcia. Okej, okay, no, samochód wiadomo, wydaje się bardzo fajny i też myślę, że jest to najlepsza opcja dla początkującego gracza. Chociaż na początku w sumie bym się nie przejmował, jakie auto wybierzemy. Po prostu bym pykał tym, co uważacie, co za najfajniejsze, najładniejsze, co sobie tam wybierzecie. Okej. Okay. Zróbmy tutaj double reseta. Niestety nie dotknąłem jeszcze piłki, ale no szkoda, było blisko. Prawie się udało, no tutaj zabrakło tego ostatniego dotyku, co by sprawił, że ten strzał byłby lepszy. No i na pewno wizualnie, nie wiem, tak z jednej strony taki niepozorny jest ten Octane, że w lobby nie wygląda za dobrze. Ale w samej grze, no jest to taka ikona Rocketa i prezentuje się moim zdaniem spoko. Zwłaszcza w białym kolorze, jak wiadomo, chyba najdroższe auto malowane to jest biały Octane. No. Co jest? O kurde, znowu był lag, w sensie chyba u mnie wczytało, że zdobyłem flipa, ale na serwerze nie zdobyłem jednak flipa, no i coś takiego się stało. No, na replayu nie ma go w ogóle użytego. Też możecie dać znać, w sumie tak powiedziałem, że najpopularniejsze auto w gierce to jest Octane, ale możecie dać znać, jakie jest wasze ulubione auto, którym najczęściej gracie. Nie takie ulubione, którego nie posiadacie, a takie ulubione, którym sobie pykacie w Rockecie, bo to w sumie też by było ciekawe. I ciekawe, czy faktycznie najwięcej odpowiedzi to będzie Octane. Tak powinno być teoretycznie. Dobra, lecimy sobie tutaj, a na airdrybla zwykłego polećmy. Dobra, 3-0. To znaczy, nie wiem, czemu mówię o wyniku, jak to jest, po prostu sobie testuję mechaniczne możliwości samochodu na casualu. Także raczej tutaj oporu nie będzie. Dobra. O, nie załapałem reseta raczej. Ale zrobimy sobie mini pincha. Toż tak w sumie teraz sobie myślę, że z tej serii zrobiły się takie chyba najbardziej casualowe, najbardziej freestyle'owe odcinki u mnie na kanale. Ale czy chcielibyście może jakąś serię, gdzie ja się uczę na przykład freestylu? Bo to co ja tutaj robię to jest totalna amatorka, takie najbardziej podstawowe zagrania, które jeszcze da się używać tak jakby na rankedach. Ale czy chcielibyście może, żebym zaprosił jakiegoś polskiego freestylera i na przykład, żeby spróbować się czegoś nauczyć, albo po prostu sam, żebym się trochę pouczył? Możecie dać znać, czy coś takiego by was też interesowało. No, ja w razie czego się mogę dostosować. Chętnie w sumie bym poćwiczył nad mechanikami, jeżeli to by było dla was ciekawe. No, tutaj z jakiegoś cudem jeszcze to odratowaliśmy strzał. Nawet wpadł powyżej ziemi, nie odbiło się. Dobra, jest reset, a zróbmy ground pincha. Aj, nie tym razem. Jest, nawet on obronił. A muszę się też nauczyć takiej ground pincha robić, żeby się odlepiało od ziemi. Leciało na przykład pod poprzeczkę.
Pewnie to po prostu trzeba pod odpowiednim kątem auto umiejscowić, ale to... Albo bardziej od góry spadać, to już mi pisali widzowie na streamach. A propos streamów, to też zapraszam na mojego Twitcha, jak już tutaj wspomniałem. Kuksiery na zakończenie? Dobra, było to słabe, ale tak jak mówiłem, nie wiem czemu Octane'y mi nie wychodzą pincze. Dobra, zobaczmy jego hitbox. No więc tak się prezentuje hitbox Octane'a na Octane'ie. Jak widzimy, no jest praktycznie idealnie odwzorowany, dlatego to się nazywa hitbox Octane'a. No i też dlatego to jest tak popularne auto i tak bardzo użyteczne, no bo na jego bazie jest tutaj idealnie wszystko praktycznie odwzorowane. Ale niby z jednej strony każdy wie, że Octane ma hitbox Octane'a i tak dalej, ale nigdy tego nie sprawdzałem na samochodzie, jak to jest faktycznie odwzorowane. Gdzie trochę wystaje i tak dalej. No jedynie widzimy tutaj z przodu jest taka jakby duża dziura. No ale to jak w przypadku każdego innego samochodu, po prostu dziwnie by wyglądała taka kwadratowa maszyna. Dobra, myślę, że możemy przejść do meczu rankingowego. Ja mam rang Grand Champion 3 Divizja 2. Zobaczymy jak nam tam pójdzie. No i jest przeciwnik, który ma ciekawy nickname. Co ja zrobiłem? Strasy gola chyba. A nie, nie strasy, bo nam podał. Ale przez przypadek na chwilę do przodu jeszcze podjechałem. O, też w ogóle ma Octane'a. No także to się potwierdza, że najpopularniejsze auto, jak widzicie. Przeciwnik też ma Octane'a. Dobra. Uderzmy. Co tu się stanęło? Nie wierzę, jak... To tylko ja mogłem chyba zmisować. Jeszcze w taki sposób podwójny. Podwójnie nie trafiła na bramka. Ale dobra, już wybijamy. Uderzamy, proszę, to już musi być w bramce, dokładnie, 1-0 dla nas, trochę naprawiony błąd, ale to co tam się stało, to wołało pomstwę do nieba. Pewnie coś do nas pisze ziemek, chociaż nie, teraz mam włączony czat wyjątkowo. Okej, okay. Zablokowane uderzenie. Tutaj sobie zgarnijmy piłę, podjedźmy trochę do prawej. A z driftem. I fliczek, o kurde, przesadzony fliczek, mocno przesadzony. Nie wiem czy zdążę, nie zdążę? Zdążę, idealnie, dobra, jest, Octane OP. Zbieram setę, on chyba będzie leciał na atak z powietrza. Taki trochę freestyler ziomek się wydaje być. Oj. Oj, zawalił strasznie, zużył flipa, ja to zobaczyłem, już nie mógł nic zrobić i się właściwie poddał. Dlatego zagramy jeszcze jedno spotkanie, żeby nie pozostawać na takim, no nie wiem, pustym odcinku. Dobra, kolejny przeciwnik. Inny niż poprzedni, może nie dostaniemy tu robołomotu i może ten nie wyjdzie aż tak szybko przy 1-0, co się nigdy nie zdarza praktycznie na jedynkach. Nie wiem, na rankedach jedynkach tak rzadko się ktoś poddaje, zwłaszcza dopóki nie przegrywa 30 bramkami. A tutaj taka niespodzianka i to jeszcze na odcinku. Dobra, nie udało się tak fajnie zawrócić, żeby mu władować od razu, ale weźmy sobie piłkę do prawej. Nie udało się go przebić, no ale też tutaj warto zaznaczyć, że też ziomek gra Octane'em. Także naprawdę, wiem, że wiele osób, zwłaszcza przez długi czas narzekało, że każdy gra Fenkiem, że takie popularne auto, ale tak w rzeczywistości to każdy gra praktycznie Octane'em, w sensie Fenek naprawdę tylko dodał urozmaicenia do Rocketa, jakim ludzie grają samochodami. A nie przeszkadza w czymkolwiek, to warto dodać, bo to narzekanie na Fenka jest nieuzasadnione trochę. Oła, dobra, trochę tym, że nas bumpnął, nie mógł sam strzelić. Dobra, kopaj. Ja to sobie wybiję, on może to uderzyć ładnie. Dobra, uderzył w ten sposób, ja to wybijam. No ten przeciwnik już widzę, że nas trochę kontroluje. Nie podoba mi się to, może zrespi boosta. Nie zrespiło i tracimy gola na 2-0. Ładnie z nami sobie pogrywa. No nie jest zły ten ziomek, ale mimo wszystko chcę ten mecz wygrać. Dobra, piłka oddana do nas, ja sobie przyjmuję ją na lewą ścianę. Okej, okay, taki lekko minięty, ale nie za dobrze. A polećmy na atak z powietrza, bo czemu by nie? Nie bumpnę go i się wlałem na masakra, najgorzej jak czasami. On chyba nie trafił, powiedzcie, że nie trafił, dokładnie. Okej. Okay. Dobra, jednak trafił, bo jestem pajacem i mu dałem tyle czasu. Ale czasami zostanę na dachu przez to, że mam takie specyficzne bindy i używam dwa obroty w powietrzu jednocześnie, w sensie, które się kontrolują, bo na jeździe wstecz taki mam nietypowy konfigurator, że na wsteczym tak jakby. No nie, no 4-0, zaraz muszę to skambykować, ale na jeździe wstecz mam obrót w lewo i na innym przycisku, na R1 mam obrót w prawo, czy tam na odwrót. No i czasami jak o tym zapominam w takiej stresowej sytuacji, to się tak blokuje na dachu i jest masakra. Dobra, nie powinienem na to lecieć, ale kij tam. O, dobra, jak widzicie jednak powinienem na to lecieć, nawet nam napisał ładny strzał. A, mam odblokowany czat, to napiszmy mu dzięki. Chociaż teraz się zdemaskowaliśmy, że widzimy czat, ale mniejsza. Może nic złego nie napisze, ale może będzie trzeba blurować wtedy, ale jak jest miły, to nie powinien. Dobra, ładne wybicie. Lecimy na pełnej, ale już widzę, że on będzie pierwszy.
Nie udało mi się go zniszczyć. Uderzamy sobie za niego. Ładnie nas zblokował. A to piłę sobie wezmę do lewej. Nie dajmy się zniszczyć, ale nie mamy boosta przez to. Dobra, zbiorę tu dwunastkę. Tu pofejkuję, tutaj jakieś zagranie. No jest lipa straszna, ale może jeszcze z tego wyjdziemy. No tak jak mówię, ten ziemek nie gra źle, absolutnie nie gra źle. I pinch, ale nie trafił czysto. O nie, ja mu dodałem piłę na pustaka. Dobra, wywalamy. No i w bramie to siedzi dalej, nie udało się tego wybić niestety. Proszę, mocno. Dobra, jest 5 do 2. Zobaczmy. Fliczek? Zbyt potężny? Nie no, ale bardzo dobrze siadają fliki Octane'em. Tutaj nie ma nic oczywiście w tym dziwnego. Ale jak rzadko gram Octane'em, to w sumie aż jestem odzwyknięty od tego. No jest to bardzo dobre auto, jak widzicie. Jedynie nie umiem posiąść jego mocy do końca. Dobra, fliknijmy nad nim. Tutaj jakiś driftcik. Zagarnął nam znowu piłę. Nie trafił, ale się podbije tak niewygodnie, giga. Kurde. Może? On to wybije raczej, ale może jakoś słabo wybije. No nie wiem, to wybicie raczej nie jest najlepsze na świecie. I flikniemy pod poprzeczkę, 5 do 3. Jeszcze jest szansa, żeby skombykować w tym spotkaniu. Okej. Niestety sobie źle przyjąłem. Tracimy na 6 do 3, już raczej przegrywamy w tym spotkaniu. Chyba, że nie trafi. Dobra, dobił to. Ale masakra, jakbym to lepiej rozegrał, to byłoby 5 do 4 i... No nie ma gdybania. Samochód dobry. Ja niestety nie została moja gra poprawiona, w sensie mojej umiejętności. Dalej tutaj głupi jestem. No ale co tam. Przynajmniej samochód nie przeszkadza. Okej. A, no co mi tu lecisz? Pajacu, bierzemy piłkę do góry jeszcze. A nie, proszę mi jej nie zrzucać. Okej. Okay. Proszę, fliknięcie, doleci? Nie doleci, dobra, napiszmy GG. Szkoda, że tu nie weszło, bo byłaby fajna bramka w zerowej sekundzie. Zawsze lubię tak sobie strzelać. No nawet jak nie jest to no jakiś remis czy tam na wygraną, to i tak fajnie się wtedy czujesz, jak strzelisz taką bramę, ale dobra, mniejsza. Żeby jakoś to podsumować, to oczywiście moim zdaniem Octane jest bardzo dobrym samochodem. Tutaj chciałem, żeby ten odcinek też tak odpowiedział wszystkim, jakie auto polecam na start. No więc pewnie wyborem numer 1 będzie właśnie ten oto samochód. Oczywiście bym też nie przywiązywał jakoś giga uwagi do tego, jakim autem gramy, tylko wybierał, co się wam najbardziej podoba w sumie. No ale takim myślę, że najbardziej racjonalnym wyborem prawie kozacka bramka została strzelona. No ale wracając, to takim najrozsądniejszym wyborem chyba będzie Octane. Ewentualnie pewnie też dużo osób będzie wybierało Dominusa. No a ja już nie będę przedłużał w tym spotkaniu. Jest to na pewno jedno z najlepszych samochodów w grze. To znaczy najlepszych, najfajniejszych. Może w ten sposób to powiem. No i jeszcze możecie na koniec dać znać, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście, czy chcecie więcej odcinków z testowania właśnie samochodów, które są za darmo w gierce, czy jednak się skupiać na tych, które trzeba zakupić, bo te was nie interesują. No i co? Sub, like, elo elo.